Jedziemy na parking w Falesia, w Abu Fejrze. Dojechaliśmy i powiem wam, że kiepsko to wygląda. Kemping jest po prostu pełen. Pełno ludzi, pełno kamperów. Tupa. Taki duży kemping i cały zajęty. Mętle to mętle, proszę bardzo. Wpadły na łódź za 5:12, łódź odpływa o 12. Jesteśmy w Abu Fejrze, no i niestety nie możemy znaleźć miejsca, żeby coś dobrego zjeść, ponieważ większość fajnych restauracji jest zamknięta. Ale masakra, nie polecam. Na cześć, bo nie ma co chodzić. Na cześć, bo nie ma co chodzić, masakra. Dzień dobry, witajcie w nowym dniu. Witajcie w nowym vlogu. Korzystając z tego, że jesteśmy tak blisko tej pięknej miejscówki, nad tą piękną plażą, idziemy na śniadanie przy wschodzie słońca. Co prawda wschód nie jest typowo przy plaży, bo wczoraj mieliśmy zachód siedząc na plaży, więc znaczy nie można schodzić na samym miejscu, ale po prostu sobie zjemy na świeżym powietrzu, inaczej. Idziemy. Słońce wstaje dzisiaj o 7:47, a jest chyba 7:40, jak idziemy. To jest najwcześniej, jak Becia wstała na tych wakacjach. Nawet sobie budzik uszykowała. Zobaczcie, jakie Becia zrobiła pyszne kanapki. Czy pyszne to jeszcze nie wiem, bo dopiero będziemy jeść. Tak sobie właśnie o to jemy śniadanie. Niestety kręcimy z ręki, ponieważ bateria w GoPro znowu zszedła. Także kręcimy tylko z komórki. Smacznego, dziewczyny! Śniadanko zjedzone. Idziemy odnieść wszystko. Idziemy się przejść. Przeszliśmy z jednej plaży na drugą, a teraz idziemy do motorhomu, ogarnie nasz pierdolnik, bo po prostu tam jest wszystko. Dzisiaj rano nie robiliśmy ani łóżek, nie chowaliśmy ciuchów. Więc idziemy to wszystko posprzątać. Dziewczyny z kolei pobawią się trochę na zewnątrz, a później jedziemy do Abu Fejry. Słuchajcie, jest po prostu... W środku jest burdelo, bum bum. Jest wszystko. A to jest taki minus podróży przyczepą czy kamperem, że niestety bardzo szybko robi się bałagan, szczególnie po nocy, kiedy szło się spać i tak dalej, więc ogarniamy i jedziemy. Nasza nowa tradycja, przyklejamy naklejki z Algawry. Pięknie. Oprócz tego zobaczcie, postanowiliśmy, że będziemy kupować sobie ręczniki z każdego kraju, w którym jesteśmy. I tak oto wczoraj kupiliśmy ręcznik numer 1, ręcznik Portugalii. Zobaczcie, jak wygląda, jak jest posprzątane. Jesteśmy gotowi do drogi. Ten kącik po prostu, jak on jest rozłożony do spania, to tu jest po prostu, przez to robi się wszędzie bałagan. Teraz wszystkie pościele, wszystko idzie tam, więc tylko bałagan jest praktycznie tu, gdzie dziewczyny siedzą, bo one zawsze mają dużo zabawek, dużo wszystkiego. Sofie, na drugą stronę to jest twoje siedzenie, tu już zabezpieczone, butelki pojadą tu i jedziemy. Teraz ruszamy do Abu Fejry. Chciał tędy widzę jechać, ale się nie dało, tam się porozkładali z psami, z krzesłami, nieźle. Nie dałoby się tam przejechać, no ale raczej... Nie przejechałbyś, tam wystaje jeszcze tych Niemców wielka plantyka z rowerami z tyłu, także jedziemy na parking Falesia w Abu Fejrze. Jest to parking, który wyświetla się na internecie, że jest otwarty cały rok. Ale nie można zarezerwować nic, po prostu tam się przyjeżdża i albo mają miejsce, albo nie. Więc dowiemy się, jeżeli nie, to wracamy tutaj, podejrzewam to. Thank you.
dojeżdżamy powoli do celu. Tam jakieś znaki prowadzące do kempingu. Mamy 2 kilometry. To będzie, to będzie. Dziecko mi to zrobiło. O, dla męża też. W ogóle to jest fajna rzecz. My kupiliśmy to na gwiazdkę. Są takie rzepki. I to jest fajne do zabawy. Rzepki. No nie rzepki, no takie. Widzicie, przyssawki. Więc to jest fajnie, bo Sofika tam się tym dużo bawi. Poza tym to jest fajne, żeby przyssać rzeczy na stole dookoła, jak leżą, żeby po prostu nie spadały, nie? Także to był przemyślany prezent. Przez świętego Mikołaja oczywiście. Dojechaliśmy i powiem wam, że kiepsko to wygląda. Kemping jest po prostu pełen. Pełno ludzi, pełno kamperów. Z połowy Europy się zjechały. Więc Mariusz poszedł zapytać, ale widzę to cienko, więc będziemy musieli szukać czegoś chyba. No zobaczymy. Tupa. Taki duży kemping i cały zajęty. Więc nie wiem, co teraz. Musimy będzie stanąć z boku i pomyśleć, co robimy, i będziemy szukać czegoś innego. Dobra wiadomość. Ujechaliśmy dosłownie 50 metrów i po prawej stronie był kolejny kemping. Wyszłam się zapytać, teraz tam Mariusz załatwia, bo pan mówi po niemiecku dobrze. Więc chciałam się upewnić, że dobrze zrozumiałam i się dogadałam. Możemy zostać tylko na jedną noc, rano musimy wyjechać, bo już ktoś inny będzie przyjeżdżał, mają rezerwację. Nam to pasuje w zupełności, bo my jutro już wyruszamy w stronę Lizbony. Będziemy już się cofać, żeby sobie skrócić tę podróż powrotną. Więc jesteśmy zadowoleni, bo będzie można podładować wszystko, będzie można opróżnić wodę, dolać bez problemu i jutro rano ruszyć dalej. I nie musimy się dalej gdzieś tutaj męczyć, żeby szukać, bo chodzi też o czas. Chcemy jeszcze gdzieś dzisiaj wyskoczyć, coś zwiedzić, a gdybyśmy teraz musieli jeździć i szukać, to po prostu ten czas by nam uciekał, a doba niestety zimą jest krótka. Mariusz wrócił po pieniądze. Jedna doba tutaj wyjdzie na 14,50 euro, czyli spokojczko. Spoko, spoko. No to jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy. Zanim się ustawimy, jeszcze spuszczamy wodę, bo to zaraz przy wjeździe jest. Dolejemy świeżej. Nie wiem, czy opróżnimy też toaletę, czy pójdziesz później wieczorem. Teraz zrobię toaletę już. Wszystko zrobimy teraz, potem zamawiamy Ubera i jedziemy. Jedziemy w miasto. Mamy nadzieję złapać łódkę. Cieszymy się, że nie musieliśmy daleko jeździć i szukać. Także fuks. Jedno tylko wolne w całym i tylko na jedną noc. Pamiętacie, jak byliśmy we Francji w tym roku? Kupiłem taką oto przejściówkę. Lata mi, po co tyle rzeczy kupujesz, po co? Wziąłem, no i właśnie nam życie uratowała, ponieważ tutaj akurat na tym campsite są takie plaks. Takie bardzo europejskie. No chodźcie, pokażę. Well done you. Widzicie? Ta wtyczka, podłączamy ją do tej i do prądu. Voilà! Miały być rowery, a jest wieszak. Suszarka jest. Albo suszarka. Mieliśmy problem we wcześniejszym miejscu, bo tam raz popadało, zostawiliśmy ręczniki. I no, a wczoraj Mariusz rzeczywiście, on nie chciał, w takim zwykłym parkingu będziemy suszyć ręczniki. No, inni to robili, więc teraz wyniosę wszystko i będziemy suszyć. Ja chcę tylko jeszcze powiedzieć, że tą miejscówkę znalazłem na aplikacji Park4Night. Otóż w pierwszej miejscówce się nie dostaliśmy, popatrzyłem na Park4Night, 600 metrów stąd jest druga miejscowa. No więc tutaj zajechaliśmy. Tylko jedno, jedyne wolne miejsce. Ubarek zaumówiony i za chwilę się zmywamy, a tu jest po drugiej stronie sklep, także jakby co, to można sobie jutro rano jeszcze przed odjazdem może coś tam podejść. Bardzo polecamy tą lokalizację, są dwa karawan parki, jeden trochę lepszy, drugi trochę gorszy. Jestem ciekawa, później może oblukamy, bo no tu z tyłu troszeczkę dalej jest piękna plaża. Ja mam nadzieję, że z tego kempingu można dojść, a jak nie, to na pewno gdzieś tu po bokach jest jakaś ścieżka. Więc czekamy na Uberka. Dotarliśmy do mariny, gdzie mamy nadzieję złapać łódź, która dowiezie nas do wszystkich fajnych zakamarków wybrzeża portugalskiego. Świetny kierowca Ubera, naprawdę bardzo fajnie się gadało. Bardzo fajnie gość mówi po angielsku. A zobaczcie teraz, jak to wszystko wygląda. Przypuszczam, że latem tutaj to dopiero jest ścisk i tłumy ludzi. Teraz jest w miarę spokojnie. Mam nadzieję złapać prom na godzinę 12. Prom? Łódź! Męsle jak to męsle, proszę bardzo. Wpadły na łódź, za 5, 12, łódź odpływa o 12. Znaczy, tak to wszystko wygląda. To jest taka naprawdę speedboat, nie jakaś tam
Popierdółka. Jaka to jest naprawdę poważna. Oliwia. Co? Oliwia jest tutaj, Sofijka. I mami. Pamiętacie naszą zeszłotygodniową wyprawę do Bang Island Cave? Dzisiaj postanowiliśmy zobaczyć to miejsce z wody. Jesteśmy na lądzie. Jak było od 1 do 10? 6. W końcu widzieliśmy delfiny. Także super. 35 funtów dorosły. Dzieci od 10 roku życia są liczone jako dorosłe, a za Sofijkę 25 euro. Więc no, takie na ceny. Na 2 godziny? 130 dla całej naszej czwórki. 2 godziny. Nie jest źle. Ale warto było. A teraz bierzemy Ubera i jedziemy do starego, na Stare Miasto. Jesteśmy w Abu Fejrze, no i niestety nie możemy znaleźć miejsca, żeby coś dobrego zjeść, ponieważ większość fajnych restauracji jest zamknięta, ponieważ jest zima. Zamknięta na zimę i przechodzimy i 90% otwartych są typowo takie, wiecie, brytyjskie pubo, jedzenie, jakieś steki pewnie jak podeszły z frytami. A byśmy chcieli jakąś rybę, jakieś owoce morza albo coś, więc jeszcze przejdziemy się i zobaczymy. Chodźmy. Zamówiliśmy tradycyjne portugalskie jedzenie, które nazywa się, Becia? Pamiętałam, ale już nie pamiętam. No kataplana. Kataplana, ale bardzo ładnie. No i chipsiki tradycyjnie. To tam były takie owoce morza w takim jakby bulionie z ryżem. A tu są pozostałości z naszego jedzenia, bo byliśmy tak głodni, że nie nagraliśmy nic jak przyszło. Bardzo byliśmy głodni. A dziewczyny miały spaghetti, to widać po Sophie. Jest po prostu cała brudna. Jeszcze zażera frytkami, bo jest tak głodna. Nawet Oliwia zjadła mięso. Ona jest generalnie mało mięsożerna. I zjadła wszystko. A Mencia tylko palce oblizuje. Bo bardzo dobre, no? Na deserek. Dawaj. Dobra? Dobra. Sophie? Dobra.
Wróciliśmy i obiecaliśmy dziewczynom plażę. W ogóle jak myślę o tym, co dzisiaj zrobiliśmy, to już jestem zmęczona. Ale teraz próbujemy upchnąć od Libię w wetsuita. O, mamy te wetsuity, bierzemy ze sobą, to niech wezmą na plażę, bo będą mogły długo siedzieć w wodzie, ale... Oliwii tak się ciężko wciąga, że po prostu masakra. Jedna noga zrobiona. Teraz druga. Sofie trzyma krzesło, żeby się pod naporem nie połamało. Dobra, wam jeszcze coś powiem, bo my jak jesteśmy w takich krajach, to generalnie zawsze się nakręcamy tymi świeżymi owocami, warzywami. I jadąc Uberem z miasta, Mariusz mówi do kierowcy, żeby się zatrzymał, bo wiedzieliśmy, że po drodze na kemping po prostu jakiś gospodarz przy domu ma reklamówki wystawione, znaczy worki pomarańczy i wrzucasz 2 euro do skarbonki i bierzesz. No a pan Uber mówi, że on nie, no English. Więc Mariusz normalnie wpisał w telefonie, przetłumaczył na portugalski i mamy. Dzisiaj Mentry będzie wieczorem siedział i będzie wyciskał pomarańczka. Także taka historia. I w ogóle, co mieliśmy wam jeszcze powiedzieć a propos Ubera. Teraz wiadomo, że po przestawieniu się z przyczepy na kampera, to jednak Ubera musimy brać pod uwagę dosyć często. Ale działa super. Przynajmniej tutaj w Portugalii. Używaliśmy dzisiaj dokładnie 3 razy z kempingu do mariny, gdzie płynęliśmy statkiem, z mariny do Starego Miasta i ze Starego Miasta na kemping. Nigdy nie czekaliśmy więcej niż 10 minut, zazwyczaj było to około 5 i zapłaciliśmy bodajże 5 euro, żeby dostać się z mariny do centrum, do Starego Miasta, a tutaj 10 euro na kemping w jedną stronę i w drugą też. Także myślę, jakbyśmy mieli jechać, szukać parkingu, płacić za parking, to podejrzewam, że raz, że bez stresu, szybciej, a 3, że podejrzewam, że w podobnej cenie, ewentualnie trochę taniej, jeżeli byśmy podliczyli koszty parkingu, czy w ogóle paliwa, żeby znaleźć i czasu straconego, więc polecamy. No. Idziemy, już mam dość. To jest tam 500 metrów, to nie chodzi o to, ale cały dzień. Rano pobudkę na zachód słońca, potem po mieście, na statek. Teraz mam nadzieję, że one po prostu będą się chlapać we wodzie, a my sobie poleżymy z mętlem na kocu. Mam kawę, więc teraz potrzebuję relaksu. Pięknie jest, tylko jak tu zejść na dół. Mam nadzieję, że zejście jest niedaleko. A jednak zejście jest zaraz obok. Chyba. Znaleźliśmy zejście do plaży. Wygląda pięknie. Pięknie. To trwa wciąganie rąk. I mogą iść do wody. I po prostu jakby się topiły, to proszę nas nie wołać, bo my teraz mamy relaks z mężem. Wciągam brzuch. Dziewczyny zbudowały fortecę. My je w tej fortecy zostawiamy i rano je odbierzemy. Jej! A teraz tam z tyłu zbierają więcej bambusa. Ale tutaj fale są konkretne. Także dziewczyny nawet nie mogły wejść głęboko do wody się kąpać, bo są takie fale zdradliwe, że szok. By je cofnęło. Cofnęłoby je, no. Wzięło do wody. Wróciliśmy do kampera. Wszyscy prosimy pod prysznic i stwierdzamy, że w tym miejscu prysznice to tylko dla wytrwałych. My stwierdziliśmy, że w czwórkę idziemy się kąpać, więc nie będziemy się bawić tutaj w kamperze, ale masakra. Chodzi na trzeźwo, bo nie ma co wchodzić. Na trzeźwo, nie ma co wchodzić, masakra. A no dobra, wykąpaliśmy się i jutro już możemy jechać i już tam nie musimy się martwić, że tam gdzieś musimy... Jednym słowem, dupską!
Ciężko, ale już dobra, zapomnijmy o tym. Na pewno ten kemping, do którego zmierzaliśmy, który jest tuż obok 500 metrów, który się nazywał Falesia, ma na pewno o wiele lepsze reviews i jest o wiele ładniejszy. No ale no niestety, no, nie było miejsca. Tutaj było jedno, tak, ja nie wiem, o co oni się biją tutaj. Ja chciałem zabukować tego Falesia od początku października. Jak tylko się dowiedzieliśmy, że wyjeżdżam do Portugalii i cały czas było fully booked. Także nie mogłem. Dobra, teraz wam pokażę jeszcze, jak fajnie to światełko nam świeci przed kamperem. I tak nawet całkiem mocno daje. Także spełnia robota. I tak jak, nie wiem czy pamiętacie, jak mówiliśmy, za darmo. Bo dealer nam to założył, jak poprosiliśmy, ale zapomniał wykasować za to. No, a teraz Mariusz Czajun mi to robi i Mencel zgłodniał. Słuchajcie, kupiliśmy nowego grilla elektrycznego, tak fajnie podłączony miał być i tak dalej, ale wszyscy stwierdzili, że nie są głodni, więc grilla nie robimy. Ale jak wyciągnąłem mięso, to wszyscy są nagle znowu głodni. Teraz już mnie nie chce grilla brudzić w ogóle. No to miał być problem z umyciem, bo jak poszłam umyć brudną patelkę z wczoraj, to była zimna woda. Ja chciałam pokazać, co nasz Bobuś robi, tutaj się też wyłożył i ma odpoczywa. Także jest 7 wieczorem dopiero, ale sobie... No tak to jest, kochani, jak się wstaje o 7 rano. No, długi dzień, wam powiem. Przez ten wschód słońca, co poszliśmy, ale super był dzień. Wschód słońca w tej fajnej miejscówce z wczoraj. Potem to znalezienie kempingu było fuksem. Nie ma co się oszukiwać. Kemping może nie jest najlepszy, ale miejscówka jest fajna, bo ten zachód słońca i ta plaża i dochodzenie do tej plaży klifami też było przepiękne. No ale wiecie, ale jest prąd. Jest prąd, z tego się... O to nam tylko chodziło, bo mogliśmy szukać miejscówki na dziko, ale my chcieliśmy się podładować, bo my już powoli będziemy od jutra zmierzać w stronę UK. I tak szczerze mówiąc, średnio na jeżdżę mamy cokolwiek pobukowane, więc troszeczkę będzie takie, oprócz Lizbony jutro, którą mamy zabukowaną, to potem już może być różnie. No i ale i tak najważniejszą rzeczą dzisiaj to była ta wycieczka łodzią i te delfiny, które widzieliśmy. Także na dzisiaj już kończymy chyba i do zobaczenia jutro. Jednak się nie żegnamy. Będziemy wyciskać pomarańcze. Kulamy pomarańcze, proszę bardzo, tutaj. Królujemy pomarańcze. Dobra, zrobiliśmy. Pół godziny roboty i cały litr soku pomarańczowego. Cena glidu 4 albo 4,50. Cena męsli 2 euro. Ale jeszcze godzinówka naszej pracy, nie? Tam się nie liczy, ale jaka satysfakcja. Słuchajcie, bardzo dobre. Pa! Jak to mówią, bon dia mi tu Mencel mówi. Mam nadzieję, że sobie je ze mnie jaj nie robi, że coś mi powiedział innego. No bon dia, to jest dzień dobry. No dzień dobry, bon dia. No. Mariusz poszedł. Po drugiej stronie jest sklep. Przyniósł cieplutkie bułeczki, więc jemy jajecznicę. Znaczy na razie się robi jajecznicę. I będziemy się zbierać. Będziemy się zbierać, bo mamy jeszcze długą drogę przed sobą do Lizbony. Potem co się wydarzy, to się okaże. To jest bałagan. Ale nic w porównaniu z tym, co było wczoraj. Dzisiaj wstaliśmy i tak naprawdę nie jest źle. Czekamy tylko, bo Sofie jeszcze śpi, więc nie możemy za bardzo powrzucać ten kołder do góry ani nic, bo księżniczka śpi. Portugalia Portugalią, ale czym byłaby jajecznica bez majonezu winiary? No mamy. Mamy ze sobą, becie pomyślała, więc smacznego. Przypomniało nam się, że mamy ten aparat wywołujący szybko zdjęcia i mamy przecież, jak to jest, pamiętnik podróży. I zapomnieliśmy robić wcześniej zdjęcia, żeby sobie wklejać, więc teraz zrobimy sobie jeszcze przed wyjazdem. Dziewczyny w świątecznych piżamkach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pamiątkę. I musimy dzisiaj w drodze. Mamy 4 godziny do Lizbony, więc będziemy uzupełniać nasz dziennik podróży. Będziemy sobie zapisywać, gdzie staliśmy i tak dalej. Zaraz wam pokażę, jak ten dziennik podróży wygląda. Fajna sprawa. Szkoda, że nie pomyśleliśmy wcześniej o tym aparacie, bo po to on jest. Dziennik podróży jest tutaj. Więc tu wpisuje się w danych miejscach, co się zobaczyło, gdzie się spało i tak dalej. Więc będziemy tu sobie gdzieś wklejać. O, dzienny plan podróży, co chcielibyśmy zobaczyć, co chcielibyśmy zrobić. I
to można sobie na przykład zdjęcie wkleić. Także fajny pomysł, był prezent od znajomych na Oliwii urodziny. Jest zdjęcie. Nie jest jakiejś super jakości, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby było szybko wywołane, bo wiecie, kto jest. Robi się milion zdjęć, a rzadko które się wywołuje, więc jest. A dziewczyny jedzą i się zbieramy. Mariusz już tu prąd. Walczy z prądem. Skręca, a ja sprzątam. Sprawdzamy wszystko dookoła, czy nic nie zostawiliśmy. I Mariusz wyjeżdża. Stop przy Lidlu na małe zakupy. Zapłaciliśmy 30 euro. Dużo tym razem nie kupowaliśmy, bo to mamy trochę w lodówce, ale trochę słodkiego na drodze, trochę na drogę, trochę picia. I jedziemy dalej. Tak, żeby już nigdzie nie wchodzić na zakupy, nigdzie się nie zatrzymywać. A jak Becia mówiła, kierunek Lizbona. Mamy około 250 km do zrobienia. A Becia upycha wszystko w lodówce.